Doberek, dzień wysoki, tak jak mówiłem wczoraj. Dzisiaj trochę nietypowy, bo oczywiście nie kupiłem sobie płatków ryżowych, zatem mamy tutaj 100 gramów kleiku ryżowego, ale tym razem robionego z normalnego kleiku ryżowego, tego z Ostrowitu, dlatego że ten z mąki ryżowej strasznie mi leży na kichach i nie mogę go niestety jeść. Do tego jest oczywiście 25 gramów izolatu, tym razem chocolate hazelnut. No i 4 tosty, czyli razem to jest 140 gramów węglowodanów, 50 gramów białka i 0 tłuszczy. I tak rozpoczynam swój dzień wysokich węglowodanów. Dobrze, zasiadam do posiłku pierwszego, który widzieliście, jak wygląda. Dzisiaj niestety, kurde, nie mogłem moich płatków ryżowych zjeść, a szkoda, bo uwielbiam swoje płatki ryżowe z rana. Co prawda z czekoladą, bez czekolady gorzkiej w dni wysokie, gdzie nie mam tych tłuszczy do śniadania, nie smakują aż tak dobrze, ale i tak są bardzo spoko. Natomiast poradziłem sobie w inny sposób, więc dzisiaj zjem tak. Nie mogłem znaleźć nigdzie tego kleiku Applied Nutrition w normalnej cenie. Jeżeli ktoś znalazł gdzieś, to bardzo chętnie przyjmę taki link. Normalna cena to inna niż 90 zł za 2 kilo, bo to jest cena popierdolona, nienormalna. Więc na razie korzystam dalej z Ostrowitu. Ale jak dla mnie ten kleik z Ostrowitu jest całkiem ok. Nie tak dobry jak ten z Applied, no nie ma co się oszukiwać, ale i tak jest niezły. Dzisiaj robię klatkę, więc trzeba się skupić. Niestety na polu pada, więc kroki pewnie będę musiał jakoś wydziupać na bieżni, czy coś zrobić z tym, żeby to miało ręce i nogi, bo na razie to zrobiłem 65 kroków po domu, więc nie ma zbyt dużo. No i co? Zasiadam do jedzenia, bo jest już 8. Dzisiaj znowu całą noc nie mogłem spać, a później usnąłem o 5 i wstałem po 7, więc zdążyłem zrobić tylko cardio, ukąpać się i w zasadzie to zrobić śniadanie. Także trzeba troszkę nadgonić, żeby na noc nie napychać. Jem i odpalam Roberta Makowicza. Dobra, posiłek przedtreningowy, praktycznie niemal dokładnie takie samo jak śniadanie, tylko że zamiast odżywki białkowej tutaj mam po prostu banana z masłem migdałowym i kakao. A tutaj mam tosty, które są z serem, bo przed treningiem mam 10 gramów tłuszczy, także jest tutaj 50 gramów białka, 10 gramów tłuszczy i 160 gramów węglowodanów. Zjadam i widzimy się już na siłowni. Dzień dobry, witam Was ponownie w VoiceOverze. Tym razem dzień najważniejszy, czego dla mnie przynajmniej, czyli klatka piersiowa, którą zaczynam zawsze od jakiejś formy izolacji. I tutaj rotacyjnie zamieniam sobie co tydzień raz właśnie butterfly, a raz jest to, są to rozpiętki na skosie dodatnim z linkami wyciągu dolnego. Przy czym tutaj celem jest zrobienie około 10 powtórzeń do upadku w tak zwanej rampie, czyli dochodzę sobie spokojnie z ciężarem do takiego momentu, w którym nie będę w stanie wykonać pełnych takich dobrych 10 powtórzeń. I następna seria to minimalne obcięcie ciężaru, dosłownie jakieś tam powiedzmy 15-20%, czyli ja ściągam po prostu jedną sztabkę i wykonanie maksymalnej ilości powtórzeń z tak zwanymi partial repsami, czyli z maksymalną ilością takich połowicznych ruchów, na tyle, na ile pozwoli mi po prostu siła, żeby w ogóle jakąkolwiek moc wykorzystać z klatki piersiowej i choć minimalnie zbliżyć te ramiona do siebie, a następnie coś, co nazywa się teoretycznie star hold, czyli po prostu takie napięcie izometryczne klatki i przytrzymanie jej możliwie jak najdłużej. Sami zobaczycie zaraz, jak to wyszło. Jest to naprawdę bardzo ciężka sprawa. Mam nadzieję, że wykonana dobrze. To się dowiem po tym, jak wrzucę ten filmik i dostanę albo nie dostanę opierdolu od Lukiego. Ja robię to w takiej formie, że po prostu wstaję, bo raczej nie mam rady samodzielnie tego zrobić inaczej i przytrzymuję napięciu tak długo, jak po prostu pozwoli mi na to siła mięśniowa. 30 sekund to tutaj raczej chyba nie ma, ale niestety no, na tyle, na ile byłem w stanie, na tyle rzecz wykonałem. No i po takim właśnie zajechaniu już pierwszym, startowym, wchodzę na ciężkie wyciskanie. Raz, że daje mi to dużo lepsze czucie właśnie na wyciskaniu. Dwa, że pozwala mi zmniejszyć ciężar docelowy w samym wyciskaniu, co też jest bezpieczniejsze dla stawów i dla ścięgien.
No i 3 tak naprawdę pozwala mi to tak samo dobrze lub nawet być może lepiej zastymulować tą klatkę piersiową do wzrostu, no bo tak naprawdę to zmęczenie włókien mięśniowych się nasila z serii na serię. I tutaj pierwsza seria na 6-8 powtórzeń, a druga seria na około 10, z tego co pamiętam, 8-12 czy 10-12, jakoś tak. Przy czym druga seria zakłada drop, w którym mam wykonać nie mniej niż 6 powtórzeń. I tutaj też założyłem 120 kg, będę ściągał 20 kg i będę wykonywał tą serię do upadku i drop set do upadku. Akurat tak się złożyło, że wykonałem idealnie te 6 powtórzeń, które chciałem w dropie, więc byłem bardzo zadowolony. Zresztą siła mi z tamtego tygodnia wzrosła też bardzo mocno względem tego tygodnia, więc tutaj też absolutnie nie mam sobie nic do zarzucenia. W ogóle teraz ta siła tak bardzo ruszyła, że to jest coś pięknego, pewnie ma to związek po prostu ze wzrostem wagi i z dużo lepszą po prostu też nawet dźwignią stawową, jeżeli chodzi o kwestię wyciskań czy jakichkolwiek innych ćwiczeń, bo nawet gdzieś tam na ćwiczeniach takich wypychania czy wyprosty w siadach i tak dalej, to wiadomo, też większa waga ciała oznacza większe obciążenie na mięsień, no bo doliczyć trzeba też wagę ciała, więc wszystkich takich ćwiczeniach, gdzie mamy podciągania, dipsy, przysiady i wszystko, co dolicza jeszcze naszą wagę ciała, warto jest to brać pod uwagę, bo czasem ktoś długi, dłuższy czas na masie stoi na jednym ciężarze, na przykład w podciąganiu się i uważa, że nie robi progresu, a to jest po prostu związane z tym, że progres się robi naturalnie, bo wy jesteście ciężsi. Kolejnym ćwiczeniem jest po prostu wyciskanie na maszynie poziomej, przy czym jakby tutaj mam coś, co nazywa się rep goal, czyli mam ustalone, że muszę wykonać 25 powtórzeń całościowo, niezależnie ile przerw będę musiał zrobić w trakcie. Ja oczywiście te przerwy poucinałem, bo jakbyście mieli czekać i patrzeć półtora minuty na mnie siedzącego i nie robiącego nic, tylko czekającego, aż się zregeneruje do następnego wyciskania. Och, macie. Wszyscy zwolennicy mojego ziewania są wyciszeni. No to byście przecież tutaj ustali, jak ja usypiałam w tym momencie. Ale pozwoliłem sobie pociąć, także tutaj wyszły mi akurat 3 serie. I w tych 3 seriach zmieściłem się na te 25 powtórzeń. Zatem będę starał się po prostu następnym razem dołożyć i zrobić znowu to samo. Takie jest założenie w tym ćwiczeniu. Powiem Wam, że jest to dość ciekawa metoda. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Można by to było nazwać takim rest pauzem delikatnym. Przy czym nie jest to klasyczny rest pauz, dlatego że te przerwy między seriami są znacznie, znacznie dłuższe. No są po prostu tak długie, jak wynosi przerwa w normalnej serii roboczej. Zatem u mnie to coś w granicach 1,5 minuty, myślę. Więc nie tak jak w klasycznym rest pauzie. Ale no, daje mi to taką możliwość, że po prostu mogę przycisnąć każdą serię ciężko i każdą serię jakby osobno, jednocześnie robiąc to naprawdę, powiedzmy, że jedną serię roboczą. Tutaj niestety normalnie Button zakładał Crucifix Lateral Raise'y, ale w związku z tym, że była tak okupywana brama i pytając się ziomeczka, ile ma jeszcze, odpowiedział mi, no jakieś 20 minut, no to stwierdziłem, że nie ma co czekać 20 minut, tylko poszedłem po prostu na coś, co najbliżej odzorowywuje ten ruch, czyli po prostu wznosy ramion na maszynie. Zresztą ja tę maszynę uwielbiam, bo ta maszyna jest zrobiona przekozacko, zatem czuję na niej naprawdę, naprawdę bardzo dobrze te barki i jak mogę ją użyć, to zawsze chętnie to robię. Zatem myślę, że tutaj nic wiele się nie stało, że podmieniłem sobie na ten właśnie ruch. Tutaj mam z tego co pamiętam 3 serie, wszystkie na 20 powtórzeń i plan zakłada po prostu maksymalny upadek mięśniowy. Kolejna sprawa to tył barku. I tutaj mamy rozpiętki na tylną część barku, w takim właśnie opadzie tułowia z oparciem klatki piersiowej, przy czym w momencie, w którym dojdę już do momentu, gdzie nie jestem w stanie dalej robić rozpiętki, przechodzę w taki tryb wiosłowania, ale wiosłowania skupiającego się nie na kapturach, nie na środkowej części pleców, ale na tylnej stronie barku, czyli nadal wyobrażam sobie łokciem ruch odwodzenia, ale tak naprawdę dociągam ruch pionowo w górę, a nie jakby horyzontalnie na boki. Dzięki temu po prostu to napięcie mechaniczne jest delikatnie mniejsze, a ja mogę dojechać ten tylny akton barku maksymalnie bez konieczności robienia dropsetu. Muszę powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest zdecydowanie lepszy pod względem pompy na prostowniku. Doszedłem zdecydowanie najdalej jak do tej pory bez robienia przerwy, więc jestem bardzo zadowolony. Co prawda jeszcze jakieś 2/3 drogi przede mną,
ale już mniej więcej mam pit stopy opracowane, więc jest spoko. Niestety jest kurewsko zimno. Jest tak zimno, że mam dreszcze, strasznie dreszcze. Więc mam nadzieję, że biorąc pod uwagę, że w domu mam chorą kobietę, to niestety, znaczy niestety, nie wiem, zażartować, że niestety nie umysłowo, tylko fizycznie, bo złapała sobie jakiegoś wirusa, to nie będę używał tego żartu, bo to był kupi żart, przepraszam. No to bez pod uwagę, że pewnie przyjdę przemarznięty, mam nadzieję, że mnie nie zarazi, bo do tej pory mój układ odpornościowy się trzyma i czuję się całkiem dobrze, ale zawsze jest ta cienka granica między tym, aż ktoś was, między niezarażeniem, a tym, aż ktoś was zarazi. Najczęściej tą granicą jest właśnie takie minimalne osłabienie układu odpornościowego, jak na przykład przemarznięcie, ale kroki muszę zrobić, lód już leci. No co, no i krócej na tym zimnie zajebistym, tym chyba lepiej, czas się zbierać. Dobrze, posiłek kolejny, czyli posiłek czwarty już dzisiaj, to jest 100 gramów ryżu, tego takiego sushi, 200 gramów cukinii, 250 gramów indyka i 120 gramów ananasa. I podrobię makłowicz, siadam, zjadam. Tu, jak dobrze pamiętam, dzisiejszy odcinek zaczynaliśmy, zatem tutaj też skończymy. To jest mój posiłek, moja posiłek ostatnia. Ja nie wiem, zaraz zaczynam mówić naprawdę coraz gorzej w języku polskim. Nie jest ze mną dobrze. Nie wiem, czy to od nadmiaru glikogenu w mózgu, ale mój ostatni posiłek, 140 gramów węgli, 0 gramów tłuszczy, no tam tyle co z tych płatków pewnie i z tostów i tak dalej, ale tego nie liczę. I 50 gramów białka. Dzisiaj na tyle. Widzimy się jutro 18.12, jak codziennie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.